Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika, a to jest kolejny i ostatni odcinek ze Scooby-Doo Pierwsze Strachy. Jakby nie mogę tego pojąć, jak ta gra się skończyła tak szybko i ile tu fajnych, ciekawych historii przeżyliśmy. No ale zawsze wszystko dobiega końca i mam nadzieję, że mimo tego, jak lubicie tę serię, no to zostaniecie ze mną na inne, kolejne fajne serie i naprawdę ja was słucham, więc w komentarzu piszcie, co byście chcieli oglądać i jakby ja naprawdę odnoszę się do każdego komentarza w jakikolwiek sposób, bo naprawdę doceniam to, że mi coś piszecie, to jest dla mnie mega miłe i bardzo bym się cieszyła, jakbyście dali znać, co jeszcze chcielibyście obejrzeć na moim kanale, bo jakby jestem bardzo otwarta na propozycje. No ale dobra, przejdźmy już sobie do tej ostatniej prawie że misji, bo będzie poziom czwarty właśnie, no i na końcu bandzior. Ja już mam swoje podejrzenia, wy o tym doskonale wiecie. Tutaj jest zaznaczone, że żeby zdobyć trofeum, trzeba przejść misję poniżej 20 minut. Myślę, że no mogłoby się to udać, ale w trybie badacza. Nie wiem, czy w trybie opowieści mi się uda, bo wiecie, ja tam wszystko zbieram i w ogóle, a tak to pomijam sobie jakieś cutscenki, jakieś coś tam w tym trybie badacza i tak na szybciorę po prostu przechodzę, więc może dopiero tam mi się udać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wejdźmy w poziom czwarty. Okej, już pająki na starcie i kogo mam? O Boże! Tak coś czułam, a jak ona wali? Tak. Dobra, jest fajnie, ale Fred w końcu też wygląda fajnie, także no ciekawe połączenie, nie powiem, że nie. To jest kobi chrupy. Dobra, teraz. Ej, ale skocz i uderz dopiero. Dobra, udało się. Dobra, dawne fenomenalnie w tym wygląda, nie możecie mi powiedzieć, że nie, ale Fred to w końcu też wygląda jak człowiek i doceniam bardzo to, że w sumie na ostatnim poziomie w końcu się zgrali pod względem wyglądu, chociaż ona wygląda no lepiej, ale na niego też już nie narzekam, może o. Dobra, ej nie tak chciałam zrobić, chciałam o i uderzyć. Jezu, jakaś chrypa mnie nagle złapała, chyba muszę się czegoś napić, bo brzmię jakbym była jakimś, nie wiem, starym dziadem, ale nie, nie jestem. Jakby co? To nie jest modulator głosu. Nie wiem, co się stało. Może miałam zastój w głosie. Boże, a tu w ogóle jakaś gilotyna. Patrzcie, ona też daje ten. Skubi chrupki. Śmieszne w sumie troszeczkę. No dobra, ale lecimy, bo tutaj poziom musi być... Boże, ten szkielet tu. Poziom musi być przejśnięty, chciałam powiedzieć. Przejść poziom muszę poniżej 20 minut. O, tak chciałam powiedzieć. Oczywiście teraz to pewnie mi się to nie uda, ale próbować zawsze można. Aha, tu są kolce. Dobra, dobra. Chwilę trzeba poczekać chyba. Dobra, i teraz. I nadal nie! Halo! Teraz, dobra. I kolejne pająki. Najpierw tego się pozbędziemy. A potem dopiero... załatwimy wszystkie pająki, no bo jednak to najważniejsze, żeby pozbyć się kokonu, tak? Bo potem one wylatują z tego kokonu i jest dużo do zabicia i one na nas skakują. Także lepiej najpierw kokony, te jaja, nie wiem jak to nazwać, żeby się pozbyć problemu od zarodka. No i lecimy po kolejnych skrzyniach z trupami. W ogóle to jest, nie wiem, jakiś loch, czy nie wiem jak to nazwać, więzienie, nie wiem gdzie my się w końcu znajdujemy. Okej, lecę tutaj. Mam nadzieję, że zdążę i mnie nie przytrzaśnie, no niestety, przytrzasnęło. Dobra, teraz, jest okej. Dobra, rozwalmy sobie wszystko, bo jednak te skubi chrupy to są nam potrzebne. W sumie tak szczerze, do czego one są nam potrzebne? Tylko do strojów, nie? No ale jakby czuję potrzebę zbierania ich. I że będzie mnie jakaś nagroda za to czekała. Dobra, jest okej. Ej, czemu z tego nic nie leci? Ja tylko tracę czas na rozwalanie, a tu nic nie ma. Dobra, jestem ciekawa w ogóle, ile tu jest medalionów do zdobycia. I czy w ogóle są, może się okaże, że nie ma, ale wydaje mi się, że powinny być. Na razie go nie słyszę. Jezu, jak tu coś zwisa, masakra. Co to za lochy straszne? To jest gra dla dzieci, halo. Dobra, teraz tu i znowu tu, okej. Jeju, mogą tyle tego zjeść? Myślałam, że będzie komentarz jakiś do tego, co ona tu widzi, ale nie, to tylko o skubich chrupkach, jak zwykle. Dobra, i lecimy w górę. Super! Zawsze chciałam być pilotem. Okej, u góry mamy medalion i będzie zaraz bardzo dużo tych wilkołaków. Ale co tam to dla nas? O, dwa pospadały zarąbiście do tych dziur, bo one się te klapy otwierają co jakiś czas, także fajnie wyszło. Fred też w końcu... O nie, ja spadłam. Też w końcu pomaga.
O nie, ja rzuciłam Freda! Ale to nic, on tu powstanie zaraz. Z martwych i mi tutaj pomoże wszystkich załatwić. Oni wychodzą z dziury ogólnie. Ja tutaj mam... Aha, ja muszę tu ją pokonać, tą wiedźmę. Dobra, to my lecimy na górę. Ej! Ej, nie, to jest znowu ten facio? Gdzie on... O! Medalion wezmę, żeby nie zapomnieć. Gdzie on jest? Bo ja go... Nie widzę. A, i znowu zniknął, zarąbiście. Dobra, skąd on strzela do mnie? Stąd, dobra. Ej, halo, ty. Dobra, znowu zniknął. Skąd tu lecą pioruny? Stąd, ej! Chłopie! O, tu jest teraz, patrzcie, jakiś taki silniejszy trochę niż w poprzednim odcinku. Dobra, gdzie on jest? I czy ja potrzebuję zdrowia? A, wezmę sobie na zapas. A co tam? Ja go nie widzę w ogóle, to jest najlepsze. Dobra. Pająka rozwalę, żeby mnie tu... O, dobra, tu się chowasz. Patrzcie, jak do mnie strzela. Bo on wie, że ja jestem po prostu mocarna. No patrzcie, no. I on się boi i ucieka. Gdzie ty jesteś, chłopie? Dobra, rozwalę sobie najpierw to. A co tam? Też chcę jakieś mieć z tego profity, a nie tylko biegam za jakimś starym facetem. Nie wiadomo, gdzie on jest w ogóle, bo do mnie nie strzela. Ej, no nie, tak serio, to gdzie on jest? Ja go nie widzę. Znowu go nie widzę. A, tu! No mam nadzieję, że go bolało. Gdzie ty jesteś, chłopie? Czy tam babo? Oni nie żartują. No nie żartują, nie żartują. Ej, no, co mi w dachny strzelasz? No patrzcie, on się cyka i on do mnie nie przychodzi. Sorry, Fred, ja ciebie tutaj uderzyłam teraz niepotrzebnie. Z tego ziomka. Poziomka. Gdzie on jest? No, a, to jest dziura, kurde. A, stąd strzela gdzieś. On by generalnie był łatwy do pokonania. Tylko on tak ucieka i ja nie wiem, gdzie on się pojawi zaraz. A to jak zrobię, to co się stanie? A, wszystkie się otwierają, dobra. Zanim ja go dopadam, to on już znika zaraz znowuż. Dobra, gdzieś tutaj jest. Teraz go łatwiej znaleźć. O, wypadło z niego, dobra. Okej, okay, czyli tylko już pająki. A nie, one ciągle tu wyskakują. Dobra, to ja tam nie tracę na nich czasu, bo teraz to już na pewno poniżej 20 minut nie przejdę tego poziomu. Tym bardziej, że jeszcze zbieram skubi chrupki. Ale medalion zdobyłam, to jest najważniejsze. Dobra, i co ja tu jeszcze muszę zrobić? Czy coś jest do zdobycia w ogóle? Tu jest coś. Dobra, ale to takie, wiecie, nieważne te skubi chrupki już chyba aż tak. Tym bardziej, że zaraz kończymy ogólnie całą grę. Także może sobie już też pominę, no nie, no tyle czasu zbierałam i co ja nagle będę pomijać. Halo, no nie ze mną takie numery, dobra, ale pójdziemy sobie tutaj, bo z pająkami tam się walczyć nie chcę. No dziwne, nie, skoro pokonałam już tego pana, no to mogłyby przestać wychodzić z dziury. Dobra, ale zarąbiście się nimi walczy teraz, naprawdę jestem w szoku, że to aż tak fajnie idzie. O, jeszcze ci. Gargulce. Naprawdę taki szturm tu przeprowadzają na nas, że to jest tragedia. Mega się ktoś boi i obawia nas, że wyjawimy prawdę. Dobra, dalej. Ej, okej, jest. I ostatni. Dobra, jest. Nawet na zdrowiu mi jakoś szczególnie nie zależy, bo w sumie mamy go dość dużo. Wątpię, że jakby ktoś nas teraz zabije. No chyba, że tak się stanie, bo zawsze jak mówię coś głupiego, że o, ja dam radę czy coś, to nagle się okazuje, że jednak, no, nagle nie daje rady na przykład, nie? Dobra, szybka zamiana Freda. I otwieramy sobie to. On to już w ogóle teraz wygląda naprawdę fenomenalnie w tym. Szczerze, pierwszy raz mi się Fred podoba w tej grze. Dobra, no. Naprawdę na nas niezły szturm przeprowadzają tutaj. O, furia wikinga, nieźle. Ona naprawdę jest zawziętą kobietą. Dobra, mamy to. W sumie jestem ciekawa, czy właśnie jak w trybie badacza będę mogła ich pomijać, czy raczej średnio przez to, że co chwilę drzwi się dopiero otwierają, jak ja po prostu ich pokonam.
dalej, wynocham i stąd ja nie mam czasu na takie gierki. Uwaga! Dobra. Trzeba ich w końcu pokonać. No teraz już bym sobie zdrówko wzięła, bo trochę go straciłam. Nie mogę powiedzieć, że nie. Jezu, kolejny. Fred, weź ty go bij, bo ja tutaj robię ważniejsze rzeczy, tak? Ja nam załatwiam zdrowie, a ty możesz sobie raz poradzić, nie? Albo nie? Wróg na nas czeka. Do, w końcu. Dobra, i jeszcze tu tylko do rozwalenia i wchodzimy Fredem. Generalnie trochę się boję tego poziomu z bossem, bo wydaje mi się, że będzie trudny. No ale zobaczymy, najwyżej wezmę Daphne Wikinga i się skończy. I szybko pokonamy, bo ona tutaj naprawdę jest w furii Wikinga! Dobra, o Jezus, już mnie męczy to. Dobra, ja chyba tylko ich pokonuję. I nic nie rozwalam. Bo to jest też bez sensu już teraz. To już są ostatnie momenty. Jakby ja już tak nie będę miała żadnych nowych strojów. W sensie, no może tu będę miała, ja nie powiem, że nie, ale wątpię. Plus to, że jakby... No ja za nie już nic nie kupię, nie? O to bardziej chodzi. Także, no możemy już sobie podarować na końcówkę tego wszystkiego. Byle tylko stwory pokonać. I tak ogólnie, tak rozwalam tu dużo, więc... No, już mamy sporo tych chrupek. Aha, wszyscy pokonani, okej. Okay. Tu jest jakaś skubi chrupa. I tu. Okej, okay, ja muszę iść Daphne teraz. O, czy on się zaraz obudzi? Pewnie tak. Oby to coś dało. No, wiedziałam. I kolejni do po prostu zmucenia. Czy musi ich być tak dużo? Ej no, chłopie, ty już jesteś pokonany, tak? Ten strzela w ogóle w ścianę. Myśli, że nas pokona, taką dwójkę. Gargulec już w ogóle. Myśli, że co? Że ja go nie pokonam. Halo, nie uciekaj tylko. O, dobra, jest. I jeszcze tutaj trzeba pójść. No i kolejni zaraz będą znowu dobitki. Halo, skacz tu, Daphne. Nie odwalaj maniany. No, odwalasz maniany, no co mam ci powiedzieć? Oby to coś dało. Ten znowu, kurde, no to ja się nie dziwię, że to jest taki problem zdobyć trofeum tutaj w 20 minut, skoro ciągle są te dziady tu niefajne. Najpierw tych pokonam, parobków, żeby na koniec sobie zostawić, o, tego. Patrzcie jak ucieka, a ten co tak skacze głupio? No i co ty myślisz, że ja się ciebie boję? W ogóle nie, tylko ty nie uciekaj, bo ja cię nie widzę. O, super Fred, super. Dobra, teraz. Bing, bing, bing. Gdzie ty jeszcze jesteś? Ja cię nie widzę, chłopie. Weź ty się, a. O, pa, pa. Super Fred. O, jest, udało się. Wezmę sobie żyćko. W razie co, bo zaraz będą kolejne bitki pewnie. O, coś się dzieje, ten ucieka. O nie, goni go wilkołak! Jeden, drugi! Dobra, trzeba mu pomóc. Trzeba go znaleźć, bo on zostanie zjedzony. Wow! Dobra, nie tego się spodziewałam. Myślałam, że będę biegła korytarzem. Super. Okej. Okay. Chrupy, chrupy. A, tu jest ich mnóstwo. Naprawdę, ja nie wiem, kto wynajął te stwory bardziej, ale no... Bardzo obstawione to jest teraz wszystko. Naprawdę się nas boją. Na moje chrupki! Zbliża się wróg! Dobra, wiecie, naprawdę tego nie sprawdzam, tylko lecę. Ja najchętniej bym ich pomijała, tak swoją drogą, ale no już spróbuję ich pokonać. No i czasem też nie mogę, bo mi się drzwi nie otworzą. Dobra, tutaj chyba też muszę wziąć chrupę. Chrupę, co ja gadam? Serce.
Bo oni niby nie są tacy źli i w ogóle, ale jak się wszyscy na ciebie rzucą, no to trochę jest do pokonania tutaj. Dobra, to coś się dzieje ważnego, dużo mamy tych... Nie możemy tego użyć, dopóki tego nie odblokujemy. Okej, okay, tylko ja nie... jak to odblokować? Aha, musimy ten przeciągnąć. Czy w którą to stronę? A patrzcie, stop! Muszę cofnąć. Już nie mogę, bo tam były skubi chrupki. O, patrzcie, bo ja muszę chyba to najpierw zdobyć. Nie wiem teraz, jak do tego się zabrać. To chyba jakiś skomplikowany mechanizm. Dobra, muszę użyć tego 3 razy chyba, tak? Tak mi pokazuje. Okej, okay, kręcę. Tylko nie wiem, kiedy będzie ten pierwszy raz, kiedy mi się uda to przekręcić. Okej, okay, jest. Aha, no i wilkołaki, zarąbiście. Ale chyba lepiej z nimi poszło, niż z tymi strażnikami i tymi gargulcami. Jakoś tak na szybciora. Spójrz, ten przełącznik może być pomocny. Dobra, tu biorę skubi chrupę. Z tych się udało, ale boję się, że z kolejnych nie zdobędę medalionu. Bo ja go nawet nie widzę. Ale dobra, robimy Fredem. I kolejny przełącznik. Zobaczymy, co teraz nam wyleci do bitki. Może znowu jakieś wilkołaki? O, wiadomo. Teraz 3, czyli za kolejnym razem wyskoczą 4, czy jakiś król wilkołaków, coś takiego. Dobra, ale nawet 3 nam nie straszne. Dobra, w sumie są całkiem cienkie, tylko tak wyglądają strasznie. Dobra, i tu mamy te skubi chrupki, także udało się zdobyć. Tylko ja nie wiem, gdzie tu jest medalion, ale coraz bardziej go słyszę. No ale dobra, wejdźmy w Freda. Ona jak stoi w ogóle na tym. Oj, lata! Dobra, to wygląda dość bosko. A, i mamy ten strój. Okej, ale gdzie jest medalion, ja się pytam, bo ja go nie widzę, a go słyszę. I nie wiem teraz, gdzie go mogę znaleźć. I boję się, że go przegapiłam. Ktoś wie, gdzie on jest, bo jakby nie daje sobie chyba rady. Bo w ogóle tu jest też jakieś przejście, ale no dobra, odblokujemy sobie strój. Zobaczę, co z tego wyjdzie. I to nam w sumie rozjaśni, kto będzie z finałowym bossem walczył. I to jest Scooby Ninja, czyli... No, już wiemy. Scooby Ninja będzie walczył z finałowym bossem. Ej, znowu wilkołaki? Skąd? Tylko ja naprawdę słyszę ten... medalion i ja nie wiem, czy ja go gdzieś pominęłam, czy co. Czy co mam zrobić teraz, bo... Kurde, tracę czas, a nie mogę znaleźć medalionu. Kurde, no! Weź tu Dafne, skocz normalnie. Ej, a może jeszcze raz ja muszę nim ten przekręcić? Dobra, i w górę! Dosłownie, może o to chodziło. Tu jest jakiś pokój i wilkołaki. Dobra, to może zaraz spróbujemy jeszcze zdobyć ten... ten, wiecie co, nie? A ja walczę Fredem, ale dobra, raz sobie mogę z nim zawalczyć. Nie ma co tego. O, widzicie? Jakie słabiaki. Ale Dafne zdecydowanie lepiej się walczy. Ej, ja chcę to. Dobra. Szybkie przyłączenie. Ale nie mogę. Dalej, Fred, dajesz. Dobra, jest okej. I czy faktycznie jest gdzieś ten medalion? Nie wiem. Bo go nie widzę. I ja chyba straciłam już ostatnią szansę na zdobycie go. Tak szczerze, tu chyba były jakieś drzwi z medalionem, ale teraz już tego, no nie mogę zrobić. No dobra, trudno, no to lecę po prostu dalej. I tak w tryb badacza będę musiała wejść, żeby to przejść na poniżej 20 minut. Bo już na pewno mam taki czas. Ogólnie tam jest jeszcze takie trofeum całej gry, że jeżeli zdobyłam przez wszystkie poziomy wszystkie medaliony, to wtedy zdobywam jeszcze osobne trofeum. Więc no, bardzo mi zależy, żeby mieć te medaliony po prostu.
Dobra, dalej. Kołaki, bo te nas trochę tutaj, wiecie, biją, ale zaraz je pokonamy. Dobra. Orety, kotlety. Jezu, ile jeszcze tej bitki będzie? Dobra, weźmy sobie jednak serce. Chodźmy na góry. O matko, strzelają! We mnie! O, to już nie. Praca zespołowa. Musimy pociągnąć jednocześnie. Czy tylko ja znowu gdzieś słyszę medalion? A, Scooby drzwi. No dobra, wszystko jasne. To tak, słyszę medalion, ale nie mogę go zdobyć. No, czyli i tak. O, i tu gargulce. No, więc ten tryb badacza jeszcze musi wejść tak na ostro. Ale nie wiem, czy zrobię właśnie najpierw ten tryb, czy przejdę grę. Może zrobię tryb, a potem najlepsze zostawię na koniec. O, ile tu chrupek. Dobra, i teraz tu. O, znowu gargulce. No masz, no masz. Moja obrona jest idealna. Tak, tak. Jeszcze lepiej by było, jakby atak był idealny. Jezus, w obrazach wilkołaki. Powaliło ich. O. Dobra. Dość szybko pokonane. Znaczy, no jeszcze ten jeden, ale... Tragedii nie ma. Dobra, jest. I lecimy. O, medalion. Ale z kudłatym do zdobycia, bo z tego się raczej nie doskoczy. Także już widzę, że to kudłaty musi. Także no, nie przejmuję się już tym czasem i w ogóle. Po prostu w trybie badacza sobie wszystko ogarniemy. Ale też jest coś dla Dafne. Kto idzie? Ej! Zostaw Freda. Ej no, nie mogę skoczyć, bo on tu lata i nie mogę mu przywalić. Boże, Fred, czy ty mógłbyś coś zrobić? A w ogóle jakbym stąd spróbowała skoczyć? Patrzcie, prawie, uda się i nie będę musiała kudłatym. I w górę! Dobra, chodźmy najpierw tu jednak. Enter. Okej, jedna dźwignia, jeszcze jedna, ale spróbuję jeszcze raz stąd skoczyć. Tylko, żeby nie spaść. Za bardzo. Jest, udało się. Czyli słuchajcie, na to też jest inny sposób. No ale można w trybie badacza normalnie go zdobyć kudłatem. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że to robi to właśnie, nie? Dobra, i mamy dźwignię. Także lecimy tu. O Jezu, i te jeszcze teraz. Wilkołaki i czarownik. Czemu ty się tak blokujesz i latasz? Przestań, kobito. Dobra. I tu jeszcze, okej. Gdzie on jest? Czarowniku. Aha, już cię widzę. Ty. Go dość dużo jest coś ostatnio. I teraz to jest jakiś czarownik, co jej tam pomaga, czy... To jest jakaś projekcja, no nie wiem teraz, bo dziwne, że ona ma tyle takich pomocników dziwnych. Ona musi się jakąś magią tutaj pałać. Może ona jest tą wiedźmą tak naprawdę, a udaje jego starszą siostrę czy coś takiego. W sensie tego barona. A to ona zabija tych wszystkich właśnie poprzednich baronów i w ogóle, bo ona chce być u władzy, bo ogólnie jak opowiadali chyba o tej właśnie wiedźmie czy coś tam, no to oni mówili, że ona jakaś jest Azarni czy też, czy coś takiego, ale ona też ma jakoś tak na imię, nie wiem czy to zauważyliście, czy mi się tylko myli, ale mam wrażenie, że mają albo bardzo podobne imię, albo identyczne, no ale to by wyjaśniało wtedy, że naprawdę żyje nie wiadomo ile lat i że jest jakimś duchem, a tu raczej będzie wyjaśnione po prostu, że to jest jego siostra czy ktoś tam, nie? Także pewnie się mylę. Ej, gdzie jeszcze? A, tu. Dobra, tylko jak mam tu skoczyć? Halo! Halo! Dobra, jest. I co mamy? Album rodzinnych zdjęć. To album zdjęć rodzinnych, jest tu baron, ale nie ma Lady Azarni! O Boże, to może faktycznie ona jest jakimś duchem? Ej, słuchajcie, ja chyba miałam nosa. Dosłownie. Zgłoś się, Velmo. Zagadka właśnie stała się dziwniejsza. Cię
dziwniejsza już nie może być. Co się stało? Fred i ja właśnie znaleźliśmy album ze zdjęciami rodziny von Rickenstów. Na żadnej fotce nie ma Lady Azarni. Będziemy szukać dalej. Tak, dobry pomysł. Uważajcie na siebie, twardziele. Mam złe przeczucia. Dosłownie, twardziele. No i ja też mam złe przeczucia. Okej, okay, i to jest koniec misji, czyli ona faktycznie jest taka szybka bitka, że tak to nazwijmy. Okej, okay, i Scooby Chrupek, no nie zwracałam na to uwagi, więc może dojdzie do połowy. Może jednak trochę za, ale też nie jakoś bardzo. I nie zdobyliśmy dwóch medalionów, czyli jeszcze dwa medaliony trzeba gdzieś zdobyć i wtedy będzie też to trofeum. Także przejdźmy sobie do trybu badacza, a potem zrobimy bandziora. Okej, okay, słuchajcie, i medalion widziałam, że jest nad nami, więc trzeba po prostu skoczyć po niego i jest tutaj te 500 krupek za zdobycie medalionu. Także jeden mamy z głowy. Okej, okay, i jesteśmy w tym fragmencie, w którym potrzebujemy Scoobiego i klikam sobie na niego, przechodzę przez Scooby drzwi. No i mam tutaj medalion, więc zdobywam trofeum za zdobycie wszystkich medalionów. Okej, okay, słuchajcie, mamy już podsumowanie. Mam zdobyte wszystkie 4 medaliony, za co zdobyłam trofeum, bo zdobyłam we wszystkich misjach wszystkie medaliony. No i zdobyte jest też trofeum za przejście poziomu poniżej 20 minut, z czego jestem zadowolona. Dobra, i wchodzimy teraz do bandziora, czyli zaraz się dowiemy, kto tutaj jest tym złym. Znaczy, no wiemy, że Lady Azarni, jakby to już się każdy domyśla, nie tylko ja od pierwszego odcinka. No ale zobaczymy, no, o co tak naprawdę tu chodziło. No, chyba mam was tylko... Oho, straszna jest. Ej, to jest przerażające w ogóle. A patrzcie, a jednak on nie jest żadnym tym ninją. O matko, a co ja mam tu robić? Aha, pobić wilkołaki, dobra. Dajesz, Scooby, dasz radę. Już jeden za tobą. Cały jeden za tobą. Okej, okay, udało się. Nie, jeszcze nie, dobra, ale prawie. Dobra, dwa za tobą. Dawaj im tutaj, spuść manto. No jeżeli to będzie polegało na biciu wilkołaków i w ogóle, no to może nie być aż tak źle, ale ogólnie... No ona jest przerażająca, tak totalnie przerażająca. Spadaj stąd, głupi wilkołak. Moje Scooby chrupki. Ogólnie, tak ja mam inne pytanie, wolicie wampiry czy wilkołaki? Chcecie, jakbyście mieli się stać, bo ja totalnie wampirem. Serio, to nie przez pamiętniki wampirów, ogólnie, jakby nie chciałabym być nigdy wilkołakiem, ani nie chciałabym spotkać wilkołaka, żebym wolała wampira. Okej. Okay. Co teraz się stanęło? Ej, to jest serio, jakiś duch, chyba serio. Taki prawdziwy. Może na koniec dali prawdziwego ducha. O Jezu, wyskoczyła. O matko, co tu się dzieje? Ja to muszę omijać? Aha, już wiem, widzę. Okej, okay, bo żeby w te kolumny uderzać. Tak, rozwalone już jest. Jeszcze dwie. Ej no, uderzaj. Dobra, udało się. Jeszcze tu. Dobra, wszystkie kolumny. O, i spadło. Ale to chyba nie jest koniec. Okej, okay, trzeba ją bić kiełbasą. Po prostu. Dobra, nieźle się przemieszcza. Ja uważam, że to jest prawdziwy duch. Ale zobaczymy. No, no może jakaś projekcja być i tak dalej, ale ta historia mi przypomina bardziej taką, że wiecie, że no to będzie prawdziwy duch. Tylko ja żałuję, że my nie jesteśmy Scooby Ninją. Czemu jakby stało się tak, że zdobyłam strój, a nie jestem Scooby Ninją? Dalej, kudy. Chociaż wolałabym mi tutaj jakąś welmę chyba, tak mi się wydaje, bo ona by z odległości od razu nią trafiała, a tak to muszę dochodzić cały czas do tego potwora, nie? Okej, okay, dalej, bo kudłaty to mi ledwo co pomaga, tak szczerze. Ale patrzcie, no jakoś tak mi się udaje omijać. I w ogóle ją zrzuciłam. Halo. Dobra, jest. Teraz dostałam na koniec tylko, ale już chyba z nią koniec. Ej, nie, nadal? Ona się jakoś ożywiła? O co chodzi w ogóle? Czemu ona odnawia sobie zdrowie czy coś? Przecież dostała z kamienia. Teraz w końcu ja też dostałam.
Nie fajno, nie fajno. Dalej, tutaj z kiełbasą trzeba. Patrzcie, no kurde, teraz nagle jej idzie. Kiedy mi już myślałam, że koniec gry. Ej, no bo się nie mogę tutaj skupić. Mnie tutaj wymija cały czas. Ej! Dobra, ja biorę szybko. Zdrówko, spadłam. Chyba spadłam. Dobra, teraz. Tu, 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 tu. Dobra, i ostatnie sekundy jej chyba życia. Liczę na to. Dobra, jest, udało się! Ej, nie patrzcie, nie wzięłam tej kostki za 50 skupi chrupek. Nie, no to chyba może jednak prawdziwa. Wynoście się stąd! Zamek nie wytrzyma! Nie trzeba mi tego powtarzać dwa razy! Ani nawet raz! Boże, czy on zdąży to przeżyć? Tak biegnie ten kurdupel. Okej, okay, wow! O, ciekawe, kto jest złoczyńcą. O, czy to Karl, czy to Charles? Nie, to jest Lady Azarni. Ta wiedźma nie miała poczucia humoru, ale dom legł u jej stóp. Ale zabawne. Udało się wam, dzieciaki. Może nie mam zamku, ale na pewno nie będę tęsknił za klątwą. Nie wiem, jak wam dziękować. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, baronie. To była trudna zagadka. Tak. Kto by przypuszczał, że pod zamkiem jest ukryta kopalnia złota? A siostra chciała się pana pozbyć, żeby mieć całe złoto dla siebie. Tak, ale jak pańska siostra zrobiła tę sztuczkę z błyskawicą, magią i powiększaniem się? Przepraszam, jaka siostra? Ja nie mam siostry. Ależ ma pan. Lady Azarni mieszka z panem w zamku. W zamku kluczy mieszkam tylko ja i służba. Jestem jedynakiem. Ale widzieliśmy, jak Costington z nią rozmawia. Tak naprawdę, Freddy, widzieliście tylko Lady Azarni mówiącą do Costingtona. Aha. To faktycznie prawda. Wydaje mi się, że ta zagadka pozostanie nierozwiązana. Mnie to pasuje. Mnie też. Wybaczcie państwo. Festiwal strawy. Przyjęcie dla świń. Rozpoczął się. Super! Jak go przytula. Skubi dubi. Jedzonko. Najlepsze podsumowanie ever. O, i duch. No dobra, słuchajcie. Ogólnie uważam, że to była najłatwiejsza walka z bossem w całej tutaj grze. I zakończenie jest takie, no, zaskakujące w sumie. W sensie, już domyśliłam się tam poniekąd, że to może faktycznie być duch. I ogólnie to, że ona jest za to odpowiedzialna, no to na 100% już. Ale no jednak, jeżeli to się faktycznie dzieje, no to takie zaskakujące, nie mogę powiedzieć, że nie. No i zdobyliśmy maskę potwora. No i słuchajcie, no i tym sposobem przeszliśmy do końca gry. Nie ma już nic więcej, niestety. I bardzo przykro mi jest żegnać się z tą serią, było naprawdę bardzo, bardzo fajna i dużo rozrywki mi dostarczyła i mam nadzieję, że wam również. Ale słuchajcie, no jeszcze się zobaczymy w niejednej serii. Być może niedługo też ze Scooby-Doo, bo jakby mówiłam, mam w planach nawiedzone bagno. Także co? No nie będę wam też przedłużać i po prostu z wami się pożegnam. Możemy tylko też zobaczyć jeszcze trofeum, wszystkie, które zdobyliśmy. Okej, okay, zobaczmy sobie jeszcze raz wszystkie trofea, które zdobyliśmy. I uważam, że ich no, jest naprawdę dużo i jestem bardzo, bardzo zadowolona, że udało się zdobyć wszystkie. Tak samo w rogu jest potwierdzone, że zdobyłam wszystkie medaliony, przez co jestem naprawdę szczęśliwa, bo to oznacza, że przeszłam grę w 100% i że naprawdę starałam się i udało mi się osiągnąć to, co planowałam. I razem zdobyłam, ej słuchajcie, 99 999 chrupek. I teraz nie jestem pewna, że to dlatego, że nie można przekroczyć tej liczby, czyli że zdobyłam maksymalną. Chyba, że faktycznie tak wyszło, że tylko jednej skubi chrupki nie zdobyłam, żeby zdobyć 100 tysięcy. Ale może zatrzymuję się na tej liczbie, po prostu. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli o tym wiecie. No i mamy wszystkie maski tutaj potworów i w ogóle, więc naprawdę gra jest zrobiona w 100%. No i co? I myślę, że już nadszedł ten czas pożegnania, że nie ma co dłużej przedłużać po prostu i że trzeba powiedzieć sobie pa pa dla tej serii. Także trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie Berkę Gamerkę. Na razie, pa!